Dzisiejsza prezentacja przedstawi wyniki badań projektu własnego, który realizowany był w Instytucie Opakowań i finansowany był z Narodowego Centrum Nauki. Plan tej prezentacji, oczywiście skrócony, bo nie mamy za dużo czasu. Dlaczego surowce odnawialne? Przykłady materiałów, nowych materiałów surowców odnawialnych, badania zawartości surowców odnawialnych, no i kilka słów podsumowania. Dlaczego surowce odnawialne? Poszukiwania alternatywnych dla ropy naftowej i źródeł energii, ale również źródeł surowców. Istotnym elementem poszukiwań jest efekt cieplarniany i poszukiwania mają na celu zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, a wiadomo, że rośliny rosnąc pochłaniają CO2 w procesie fotosyntezy. Tutaj właśnie krótki schemat, który pokazuje, że podczas wzrostu roślin zawierających chlorofil w procesie fotosyntezy CO2 jest przez rośliny absorbowane. Na poparcie jakby tutaj tej tezy możemy przywołać wyniki oceny cyklu życia realizowane przez nasz Instytut w ramach projektu kluczowego. Przedmiotem oceny były opakowania do pomidorów. Tutaj jest zdjęcie tych opakowań w wersji trzech materiałów, a mianowicie polipropylen, PET z recyklingu i ostatni słupek przedstawia takie samo opakowanie wykonane z polilaktydu. I jak zwrócicie Państwo uwagę, carbon footprint, czyli współczynnik, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych w przypadku polilaktydu jest najmniejszy, ale zwrócę uwagę, że w tej ocenie cyklu życia uwzględniony był, a właściwie odjęty CO2 pochłaniany w czasie procesu fotosyntezy. Jeżeli chodzi o opakowania, to głównie źródła nieodnawialne materiałowe, czyli tradycyjne tworzywa sztuczne, metal, szkło, natomiast nowe materiały to tworzywa sztuczne wytwarzane z surowców pochodzenia roślinnego, wyroby papiernicze, materiały tekstylne pochodzenia naturalnego, drewno, korek, polimery biodegradowalne. Oczywiście pochodzące z surowców odnawialnych. Przykłady, które już były wczoraj prezentowane i dzisiaj, czyli zielony polietylen. I tu pojawia się problem torba oznaczana przez producentów znakiem takim powszechnie stosowanym, identyfikacja tworzywa, PE z czwórką. I konsumenci nie wiedzą i trudno jest promować tego typu materiały z surowców odnawialnych, jeżeli mają symbole takie jak dla tradycyjnych tworzyw sztucznych. Jak odróżnić materiały opakowaniowe pochodzące ze źródeł odnawialnych od materiałów, które pochodzą z ropy naftowej i tu właśnie tą możliwość dają systemy certyfikacji, powszechnie już stosowane różne opakowania właśnie z udziałem surowców odnawialnych. To przykład typowo polski wynalazek. Otręby pszenne, które stanowią odpady z przemysłu młynarskiego podczas produkcji mąki, można i oczywiście są pochodzenia naturalnego, można wykorzystać
do produkcji naczyń jednorazowego użycia, to są właśnie tego typu talerze i inne opakowania, które no, myślę, że mają przyszłość. Natomiast jak odróżnić, jak wskazać te materiały, które pochodzą ze źródeł odnawialnych? Pani profesor Skandola wczoraj mówiła o metodzie węgla C14, radioaktywnego izotopu węgla C14 i ta metoda została użyta w naszych badaniach i chciałam Państwu pokazać kilka no, wyników, które zostały wykonane właśnie w ramach naszego projektu. Schemat, który pani profesor przywołała, który odróżnia węgiel stary i nowy, czyli nowy węgiel, który tworzony jest współcześnie i stary, który był tworzony miliony lat temu. Na czym polega zasada, czy właściwie metoda radioaktywnego węgla C14? Ten izotop jest w otaczającym nas powietrzu i jego stężenie jest takie samo jak na zewnątrz, również w żywych organizmach. Natomiast po śmierci organizmu poziom C14 spada, no zgodnie z tutaj z połowicznym rozpadem i jeżeli popatrzymy właśnie na czas od śmierci organizmu, który jest tu pokazany w tej tabeli, czyli jeżeli weźmiemy czas około 50 tysięcy lat, to tego węgla C14 jest bardzo mało i właściwie tutaj poniżej 1%. Natomiast w przypadku organizmów współczesnych zawartość węgla jest 100% lub powyżej 100%. Tutaj wykres, który pokazuje, dlaczego tego węgla może być powyżej 100%, z tego względu, że w latach 60. przeprowadzano próby jądrowe, które spowodowały większe stężenie węgla C14. Jak zwrócicie Państwo uwagę, w latach 60. tu mamy około 100%, natomiast tu dosyć duży wzrost węgla C14 z uwagi na próby jądrowe, teraz sukcesywnie spada. I kilka przykładów materiałów, które badaliśmy, oczywiście nasz projekt objął większą grupę materiałów, natomiast tutaj dzisiaj prezentuję kilka przykładów. Badana była folia celulozowa, dzisiaj prezentowana przez Andrzeja, folia przez Andrzeja Kornackiego, Nature Flex, folia LDP z polietylenu małej gęstości, polistyren spieniony, folia z polietylenu z zawartością węglanu wapnia, właśnie te naczynia jednorazowego użycia z otrąb pszennych, ten materiał nazywa się biotrem i granulat PLA, no, NatureWorks z Nebraski. I numer 7, folia z zielonego polietylenu. Tu zwracam uwagę, 7 to jest folia, czyli wyrób, nie sam granulat. I jakie uzyskaliśmy wyniki? Folia celulozowa i nowi, wynik powyżej 108, czyli jednoznacznie można powiedzieć, że jest to materiał pochodzący, zawierający węgiel współczesny. Folia polietylenowa, zawartość C14 poniżej 1%, 0,2. Spieniony polistyren, 0,27. Następna folia poliolefinowa z węglanem wapnia, też poniżej 1%. Natomiast biotrem, czyli otręby pszenne, 109%, granulat PLA 105%, torba z zielonego
tak zwanego zielonego polietylenu 89. W związku z tym no, należy sądzić, że sam materiał pochodzący z surowców odnawialnych był łączony z innymi masterbaczami lub innymi środkami, które obniżyły zawartość węgla C14. Reasumując, na pewno certyfikacja, a do takiej przymierzamy się w naszym instytucie, bo mamy specjalne centrum certyfikacji, prowadzimy certyfikację opakowań no, w różnych dziedzinach. Ten system certyfikacji specjalnego znaku pozwoli konsumentom odróżnić opakowania wytwarzane ze źródeł odnawialnych. No, tu już dzisiaj omówione przykłady. Natomiast na pewno ta metoda opierająca o zawartości węgla C14, opierająca się na standardzie amerykańskim, tutaj przywołanej normie, no może być podstawą, która jest w stanie odróżnić właśnie zawartość surowców odnawialnych w materiałach opakowaniowych. Dziękuję bardzo.